W tym filmie powiem, co to są sumy częściowe szeregu i jest to rodzaj wprowadzenia do powszechnie używanej w przypadku szeregów notacji i terminologii. Czyli powiedzmy, że mamy taki szereg nieskończony S, czyli suma od n równego 1 do nieskończoności an. No i co to oznacza? To oznacza, że mamy pewien ciąg a1, a2, ciąg nieskończony i próbujemy dodać do siebie wszystkie jego wyrazy. No, czasem to postępowanie ma sens, czasem nie ma. O tym będzie w następnych filmach. Natomiast z tym szeregiem związane są pewne, z tą nieskończoną sumą, jak gdyby, związane są pewne skończone sumy. Właśnie sumy częściowe szeregu, czyli oznaczane przez Sn. No i to jest suma pierwszych n wyrazów. Czyli to jest a1 plus a2 plus a3 plus aż do an. No i inna notacja to by była przy użyciu znaku sigma. Potrzebujemy jakiegoś innego wskaźnika, czyli od k równego 1 do n, a k. Prawda? I to jest właśnie suma częściowa szeregu oznaczona przez Sn. No na przykład S1, co to jest S1? No S1 to jest po prostu A1. Co to jest S2? No S2 to jest A1 plus A2. Co to jest S3? S3 to jest A1 plus A2 plus A3, prawda? No i powiedzmy, że mamy taki szereg, na przykład S, suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat. No i teraz zadanie jest takie, ile wynosi S3? No więc zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i policzenia S3. No właśnie, to co to jest? No to zgodnie z tą definicją tutaj, to jest suma A1 plus A2 plus A3. Czyli co? No A1 to jest 1 przez 1 do kwadratu, plus 1 przez 2 do kwadratu, plus 1 przez 3 do kwadratu, czyli 1 plus 1 czwarta plus 1 dziewiąta. No i co? Wspólny mianownik, jeżeli chcemy to wszystko dodać, to jest 36, czyli to jest 36 plus 9 plus 4 przez 36, czyli to jest ile? 49, tak, 36. Czyli S3 to jest 49/36. Prawda? Czyli to jest pewien nowy ciąg, prawda? Ciąg sum częściowych danego szeregu, czy też danego ciągu. Prawda? Mamy dany ciąg A1, A2 aż do nieskończony. No i te częściowe sumy tego szeregu, no to są takie skończone, dobrze zdefiniowane, to są konkretne liczby, prawda? Tutaj już nie ma żadnych problemów, bo po prostu dodajemy do siebie n liczb, prawda? Czyli to jest pewien nowy ciąg związany z danym ciągiem A1, A2, AN, no i związany z tym szeregiem. Czyli to są sumy częściowe tego szeregu. No i powiedzmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mamy S, to jest nasz szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności an. Powiedzmy też, że wiemy, że jego ciąg sum częściowych, mamy wzór na ciąg sum częściowych, Sn to jest n kwadrat minus 3 przez n do trzeciej plus 4. No i teraz pytanie jest, ile wynosi A3, prawda? Pytanie, ile wynosi trzeci wyraz tego szeregu? No właśnie, czy ta wiedza wystarcza nam tutaj, czy znajomość tego ciągu wzoru na ten ciąg sum częściowych pozwala nam wyliczyć wyraz trzeci? No to jeżeli popatrzymy sobie tutaj na te kolejne definicje, no to widzimy stąd, prawda? Stąd widzimy, że A3, no co to jest A3? Jeżeli chcemy A3 wyrazić w terminach S3 i S2, no to A3 to jest S3 minus S2.
prawda? Skoro S3 to jest suma A1, A2 i A3, a S2 to jest suma A1 i A2, no to A3 to jest S3 minus S2. No właśnie, czyli innymi słowy, ten wzór na sumy częściowe pozwala nam również odtworzyć wyrazy tego szeregu. Czyli co? Czyli A3 tutaj to będzie S3 minus S2. No i na S3 i S2 mamy wzory. S3 to jest co? 3 do kwadratu minus 3 podzielone przez 3 do trzeciej plus 4. A S2 to jest 2 do kwadratu minus 3 przez 2 do trzeciej plus 4. Dobrze, czyli no 3 do kwadratu to jest 9, minus 3 to jest 6. 3 do trzeciej to jest 27. 27 plus 4 to jest 31, czyli 6 31 minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli to jest 1 minus 4 minus 3, czyli 1 przez 2 do trzeciej, czyli 8 plus 4, 12. Dobrze. No i teraz można wykonać jeszcze to dodawanie, odejmowanie. 31 jest liczbą pierwszą, zatem wspólny mianownik jest 31 razy 12. No i co? I tu jest 6 razy 12 minus 31 razy 1. 6 razy 12 to jest 72 minus 31 to jest 41, prawda? 41. No a 31 razy 12 to jest co? 31 razy 12 to jest 31 razy 10 plus 2, czyli to jest 310 plus 62, czyli to jest 372. Czyli to jest 41 372. No znowu 41 jest liczbą pierwszą, wobec tego to jest ułamek nieskracalny. Czyli widzimy, że ten znajomość wzoru na ten ciąg sum częściowych pozwala nam odtworzyć wyrazy naszego szeregu. No podobnie, gdybyśmy się zapytali, ile jest A5, no to A5 to będzie S5 minus S4. No, czyli z każdym szeregiem jest związany jego ciąg sum częściowych tego szeregu, czyli suma kolejnych pierwszych wyrazów aż do wyrazu N. No i teraz w gruncie rzeczy, co oznacza dokładnie ten szereg, jest zdefiniowane właśnie w terminach tego ciągu sum częściowych danego szeregu.